idę. Już idę, gdzie, że im płacie. Najprzewielebniejszy ksiądz Mufuat, ksiądz profesor doktor habilitowany Jerzy Kusakowski, ulica Kamienicka 1, 83-130 Pelplin, Polonia. Drogi księży Mufuacie, jestem wdzięczny za dobre słowa listu z okazji 21. rocznicy mego pontyfikatu. Dziękuję za życzenia i modlitwy, którymi ksiądz jubilat wspiera mnie przez te wszystkie lata, współuczestnicząc również w przekazywaniu nauki Kościoła w ramach wykładów, przeprowadzonych prac magisterskich i publikacji. Z wzajemnością w modlitwie ślę serdeczne pozdrowienia wraz z błogosławieństwem. Jan Paweł II. Jerzy Kusakowski, infułat notariusz apostolski. Urodzony 17 kwietnia 1926 roku w Fordonie koło Bydgoszczy, ochrzczony 9 maja tego roku w tamtejszym kościele parafialnym. Ojciec, doktor medycyny Stefan Kusakowski, był lekarzem rejonowym w Fordonie i odznaczył się wielką aktywnością jako działacz społeczny. W czasie wojny wzięty do niewoli i wysiedlony przez Niemców do Radomska. Pod koniec wojny internowany przez Rosjan i wywieziony. Zmarł z zagłodzenia w Uzbekistanie w 1945 roku. Matka Barbara z domu Fysków. Już przed I wojną światową uczyła potajemnie języka polskiego. Jerzy w latach 1932-1938 ukończył w Bydgoszczy prywatną szkołę powszechną rodziny wojskowej i pierwszą klasę drugiego gimnazjum i liceum państwowego. Już we wrześniu 1939 roku wysiedlony wraz z rodziną z Fordonu pracował jako robotnik rolny w Nowej Wsi Szlacheckiej pod Chełmem. Stąd po roku został ponownie wysiedlony. Przez 3 miesiące pracował jako robotnik w warsztatach samochodowych w Bydgoszczy, a następnie w Radomsku, jako uczeń handlowy w spółdzielni rolniczo-handlowej i dalszych pół roku w przemyśle drzewnym. Pracę tę łączył z nauką w ramach tzw. kompletów tajnego nauczania i z udziałem w konspiracyjnym harcerstwie Szarek-Szelek. Maturę uzyskał w Radomsku w lipcu 1940 roku. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.
wiersza Adama Mickiewicza Rozmowa wieczorna. Z tobą ja gadam, co królujesz w niebie, a razem gościsz w domku mego ducha. Gdy północ wszystko w ciemnościach zagrzebie i czuwa tylko zgryzota i skrucha. Z tobą ja gadam, słów nie mam dla ciebie. Myśl moja każdej myśli mego słowa. Najdalej władasz i służysz w podróży. Król na niebiosa, sercu mi na krzyż. Przy samym studiu filozoficzno-teologicznym rozpoczął Częstochowski seminarium duchowne w Krakowie, a drugi i dalsze było nowo uchowane po przerwie wojennej seminarium duchowym w Pępinie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Pępinie z rąk biskupa chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego 2 października 1949. Poza brakiem posiadania pokojnych podręczników,
Katarzyny tamtych czasów można też znaleźć w kronice seminarium duchownego w Berlinie, jaką za zgodą przełożonych, ale bez jakiejkolwiek cenzury, założono w 1947 roku i której dalsze prowadzenie przekazano młodszemu koledze Januszowi Pasierbowi, a on kolejnym następcą. Dziś liczy ona już kilka opasów domów i jest przechowywana w rektoracie seminarium. Umierając, bierze ze sobą własną tajemnicę powołania i stylu życia, który prowadził. Gdy przypatrujemy się teraz z perspektywy 72 lat życia świętej pamięci utrudzonego kapłana, którego żegnamy, nie trudno nam odczytać, że ośrodkiem tajemnicy jego powołania był Chrystus. I tylko sam Chrystus, a stylem jego życia było naśladowanie Chrystusa w jego potrójnym posłannictwie nauczycielskim, pasterskim i kapłańskim. Promieniował bowiem wiarą, która polegała na bezgranicznym zawierzeniu urzędowi nauczycielskiemu Chrystusa Pana. Warszawa, dnia 10 października 1979 roku. Czcigodny księże rektorze, ośmielam się osobiście skreślić kilka słów z serdeczną prośbą. Otóż w rozmowie z szanownym u nas księdzem kanclerzem Zdzisławem Królem dowiedziałem się, że mamy obiecane u czcigodnego księdza rektora rekolekcję
lekcje dla pielęgniarek w Warszawie. Jako więc duszpasterz diecezjalny pielęgniarek prosiłbym i w imieniu, i w moim własnym o wypełnienie tej obietnicy. Sprawa ta bardzo mi leży na sercu. Termin rekolekcji jest już ustalony i nie jest ode mnie zależny. Jest to 6, 7 i 8 marzec. Byłbym niezmiernie wdzięczny księdzu rektorowi, gdyby zechciał uprzejmie w możliwie niedługim czasie dać mi pozytywną odpowiedź na adres. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa, ulica Krakowskie, przedmieście 68, Kościół Akademicki. Dzięki opatrzności Bożej 9 lat później ukończyłem studia z duszpasterstwa rodzin i przejąłem po księdzu inkułacie prowadzenie wykładów z teologii rodziny. Jest to przedmiot wprowadzony do programu naszego seminarium przez księdza inkułata już w roku 1970. Mój powrót do diecezji na rok przed śmiercią księdza inkułata umożliwił mi częste nasze rozmowy. Bardzo widoczna była w nich pewna pasja duszpasterzowania rodziną. Ksiądz inkułat stał u początku duszpasterstwa rodzin nie tylko w naszej diecezji, ale również na szczeblu krajowym. Na naszym terenie widocznym owocem troski księdza inkułata było zatrudnienie pani Marii Siemiątkowskiej, pierwszej doradczyni życia rodzinnego diecezji krynickiej. Dzięki temu zaczęły pojawiać się pierwsze poradnie dla narzeczonych i szkolenia dla moich żon. Warto przypomnieć, że na szczeblu krajowym przez 25 lat ksiądz inkułat był sekretarzem Komisji Episkopatu Polski do spraw rodziny. Przez 13 lat sprawował funkcję krajowego duszpasterza rodzin, natomiast przez 5 lat był zastępcą przewodniczącego Komisji do spraw rodzin. W ramach sprawowania tych funkcji ksiądz inkułat stał się autorem pierwszej instrukcji Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin z 1969 roku i współautorem drugiej instrukcji Episkopatu Polski dotyczącej przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego wydanej w roku 1975. Był założycielem i jednym z członków kolegium redakcyjnego kwartalnika Sprawy Rodziny, który udało się wyłączyć spod cenzury państwowej i drukować w nim pewne dokumenty dotyczące duszpasterstwa rodzin. Ksiądz Jerzy Popsakowski jest autorem ponad 100 pozycji dotyczących życia rodzinnego, zarówno artykułów, jak i książek. Za całokształt dorobku na rzecz rodziny ksiądz inkułat otrzymał w 2011 roku Nagrodę imienia Włodzimierza Pietrzaka, przyznawaną przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiane. Wracając do osobistych spotkań, ksiądz inkułat miał zwyczaj co wtorek nawiedzać grób swojej mamy i symboliczny grób taty. Z wielkim przejęciem i wiarą modlił się za swoich bliskich oraz z wielką czcią wypowiadał się o ich życiu. Na koniec po zadaniu dla nas. Ksiądz inkułat mawiał, że w czasach, kiedy zajmował się duszpasterstwem rodzin,
walczyło się o świadomość tego, czym jest aborcja. W konsekwencji prawa zezwalającego na przerwanie życia dziecka. Aborcja była ogromnym zagrożeniem dla ówczesnych rodzin. Nie przestała nim być także dzisiaj, ale pojawił się nowy sposób agresji wobec życia człowieka. Dzisiaj, mówił wielokrotnie ksiądz Infuat, czeka Was zadanie uświadamiania tego, czym jest zapłodnienie in vitro. Współczesne zagrożenie dla życia człowieka poczętego. Ksiądz doktor Sławomir Abrzewski, duszpasterz rodzin diecezji brytyjskiej. Młodzież, dzieci jest w rękach nie tylko matki, jak się nieraz mniema, ale również ojca. Rola ojca jest niezbywalna dla rodzin. I zdajemy sobie sprawę wszyscy z tego, że tym więcej będzie pomyślności w danej rodzinie, im więcej ojciec w zgodzie z matką buduje ten kościół domowy we wnętrzu serca swoich dzieci i swoich własnych. Stąd też, gdy Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi, że w cierpliwości, w wytrwałości waszej zdobędziecie dusze wasze, to można te słowa dopełnić i rodziny wasze. Duszpasterstwo rodzin jest właśnie tą przyszłościową dziedziną, w której mamy zaangażować cały laikat. Tak nieraz często narzeka się, że Kościół się utożsamia tylko z kapłanami, z biskupami. To jest zasadniczy błąd, bo Kościołem są wszyscy ochrzczeni, a Kościołem domowym jest każda rodzina. Stąd też od zaangażowania się wszystkich ludzi, wszystkich wiernych w rozumienie posłannictwa rodziny zależy przyszłość tychże rodzin, ale i całego narodu. A Kościół tę troskę o rodzinę przejawia w coraz to nowych formach. W 1992 roku sesję tego gremium w prawnym seminarium.
wykłady z teologii i liturgii i katolickiej nauki społecznej. 2 lata później cały zakres gramatyki. Tak więc od początku aż do dziś posługuję się metodą następującej kolejności wykładu. Wpierw postawienie zagadnienia, co więcej, dla zaostrzenia uwagi krótkie zreferowanie odnośnych poglądów niekatolickich. I potem kolejno dany zakres nauki Starego Testamentu i Nowego Testamentu, wybór pism tradycji i wreszcie mocno uwypuklone twierdzenia z zaznaczeniem ich stopnia pewności. Dopiero po takim przedłożeniu danych teologii pozytywnej następuje systematyczne omówienie i spekulatywne ich pogłębienie. Poczucie tajemnicy powinno być dla teologa punktem oparcia pokory i ostoją jego życia wewnętrznego. Łącznie z wyżej już wymienionymi pozycjami bibliografia dotąd wydanych drukiem przeszło 350 moich pism i to z różnych dziedzin, m.in. sakramentologii ogólnej i poszczególnych sakramentów, homiletyki, wspomnień, biografii, recenzji, ale też i zupełnie drobnych komunikatów. Moje wspomnienia o księdzu profesorze Jerzym Buksakowskim. Pierwszy raz spotkałem się z księdzem Jerzym Buksakowskim podczas miesiąca propedeutycznego przed rozpoczęciem formacji w Wyższym Seminarium Duchownym. Było to w sierpniu 1998 roku. Został zaproszony, aby wytłumaczyć nam znaczenie i wzajemne odniesienie pojęć prawda, wolność i miłość. Podejmując ten temat, bez większego trudu zaprezentował przykład mistrzowskiej refleksji opartej na zasadach klasycznej filozofii i teologii katolickiej. To teologiczne myślenie prezentowane przez księdza profesora najpierw wydawało nam się bardzo skomplikowane, jakby ponad nasze możliwości. Lecz to, co słyszeliśmy, było jednocześnie bardzo ciekawe, przejmujące i jakoś zastanawiająco bliskie życiu. Wówczas pewnie niewielkiej z naszych młodych dwóch zgromadziła się myśl. Ja też chciałbym kiedyś umieć tak mówić, w taki sposób myśleć. Z czasów kleryckich pozostały mi w pamięci także egzaminy. Czuliśmy, że jesteśmy uważnie słuchani, że ksiądz profesor podchodzi do każdego z nas z wielkim szacunkiem. Może tylko pewną trudność stanowiła profesorska lampka stojąca na biurku i uderzająca swym mocnym światłem prosto w oczy, już i tak nieco wystraszony odpowiadający. Okoliczność ta przypominać mogła prawdziwe przesłuchanie. Zdarzało się, że ksiądz profesor podczas udzielania przez nas odpowiedzi chodził wkoło pokoju, jakby wysłuchując swoimi mocno stawionymi krokami rytm wypowiedzi. Szczęśliwy, kto potrafił utrzymać ów rytm do końca odpowiedzi. Gdy w drugim roku mojego kapłańskiego życia rozpoczynałem studia z teologii dogmatycznej, pytałem księdza profesora o radę, jak studiować i co jest w katolickiej dogmatyce najważniejsze. Usłyszałem, żeby nie zajmować się pomarańczami, bo odpowiedział ksiądz Buksakowski, w Polsce mamy swoje, rodzime, wspaniałe wiśnie. Z kontekstu rozmowy wynikało, że chodzi o poświęcenie uwagi rodzimej teologii polskim teologom. Z pewnością ta sugestia księdza profesora nakierowała moje zainteresowanie na filozofię i teologię kardynała Karola
zamieszkałem w Lublinie, zawsze dumnie przedstawiałem się, że jestem z diecezji pelgrińskiej. Od razu zrozumiałem, że mówiąc tak, zdobywam za darmo sympatię moich rozmówców. Niemal każdy z nich na hasło Pelgrin wymawiał ksiądz Ekman, ksiądz Rączkowski, ksiądz Moskal, ksiądz Walkusz, ksiądz Śmigiel, ksiądz Mikol. Gdy natomiast rozmówcy byli z Instytutu Teologii Dogmatycznej, wspominali często, że z Pelgrina jest też wspaniały dogmatyk, ksiądz Jerzy Buksakowski. Podręczniki naszego profesora można nabyć w różnych księgarniach i to nie tylko w naszej diecezji. Na krótko przed śmiercią spotkaliśmy się jeszcze przy ołtarzu. Zostałem poproszony o sprawowanie mszy świętej w domu księdza Buksakowskiego. Był już słaby, ale jak zawsze gorliwy i z przejęciem sprawował mszę świętą. Wierzę, że teraz doświadcza i cieszy się tą rzeczywistością, o której nam mówił na wykładach i której wspólnie dotykaliśmy, stając przed ołtarzem Pana. Ksiądz Sławomir Gunka, uczeń pelgrińskiego dogmaty. Księdza Infłata Buksakowskiego, jego pasja,
zainteresowania życiem, promocja życia, stąd jego udział w duszpasterstwie rodzin, udział w kongresach poświęconych życiu, publikacji, między innymi założył wydawane w Berlinie czasopismo Sprawy Rodziny. Ksiądz prymas Wyszyński powierzył w roku 1964 Zimmelflatowi stanowisko Krajowego Duszpasterza Lekarzy. Tam też spotkał się w tym forum, ale i wcześniej na studiach z księdzem Karolem Wojtyłą. Tu chciałbym wspomnieć i wyrazić swoje bardzo serdeczne podziękowanie i uznanie dla księdza Infuata za jego pracę dydaktyczną i formacyjną. Najpierw było kolejno Mariana, rok 1956. Tu zaczął się jego pobyt w Pępinie, dokładnie 1 lutego. Potem był przez 16 lat dyrektorem Wyższego Seminarium Duchownego, potem także dyrektorem Instytutu Formacji Kapłańskiej. Trzeba wiedzieć, że ksiądz Infuat Jerzy Buksakowski był w Kolegium Marianum dyrektorem, a formalnie mówiło się wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego kursów humanistycznych. Ksiądz Infuat Jerzy Buksakowski był znawcą Bożej Drogi. Jego dogmatyka to ogromny dorobek życiowy. Książki jest ich 7, potem tak zwane skrypty monograficzne, publikacje w różnych czasopismach czy dziełach zbiorowych. Na końcu tej nowoczesnej drogi Pan doświadczył go poważnym i ciężkim cierpieniem. Znosił je prawdziwie po męsku z godnością. Powierzaliśmy Chrystusowi, który zna drogę konania i wieczył w sojęcie śmiertelne, trwającą niemal 10 dni agonii. Taki był stan ciężki księdza Infuata. To było naprawdę zmaganie się mocarza ze śmiercią. Musiał ustąpić. Każdy musi ustąpić. Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości. Wierni w miłości będą trwali przy nim na zawsze. Czy żyjemy, czy umieramy, żyjemy dla Pana i umieramy dla Pana. Za nieporównywalnie wielki dar kapłaństwa wyrażam wdzięczność Chrystusowi Panu i Jego biskupom, a obecnie szczególnie pierwszemu biskupowi berlińskiemu oraz kapłanom, bo dzięki temu danym mi było cieszyć się porywającym, ciekawym i rozległym polem pracy, która oby, choć po części, wraz z łaską Bożą, przyczyniła się również we wieczności dalszych darów miłosierdzia Bożego. O wybaczenie, pokornie proszę wszystkich, których czymkolwiek uraziłem lub skrzywdziłem, a za co dziś przepraszam całym sercem. Szczególną myślą obejmuję wszystkich dawnych i obecnych alumnów, bo z tego, co ja o dawnych studentach, a dziś większość już kapłanach zostawiłem, przyjdzie mi zdać najobszerniejszy rozrachunek przed Panem.
im też, jak i wszystkim bliskim duchownym i świeckim gorąco życzę, by wierność Bogu, Krzyżowi i Bogu Rodzicy była dla nich stałym źródłem wyboru najpewniejszej i zbawiennej drogi życia. A ja, jeśli Bóg zezwoli, również ich będę się starał wspierać swoimi modłami. Niech mi też będzie wolno prosić o ich modlitwę i współofiarę Eucharystii o zbawienie niegrzesznego. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Nie. I jak czas się zaczyna. Pierwszą być w tym śmierci księdza Inwłata i Jerzego Wysokowskiego. W różnych wymiarach przy jego osobie, aby dobremu Bogu polecać jego życie, jego posługiwania, jego obecność wśród nas. Ziemię zdobywa się przez budę trwania. Ta ziemia pomorska, pelgrzymska jest dla niego ziemią szczególną, ziemią obiecaną. Tu czuł się najlepiej i z tą ziemią związał wszystko, co stanowi najpiękniejsze w rozdziale doświadczenia jego życia. Patrzymy na te napisy, jakby utożsamiamy się z wieloma osobami, które towarzyszyły księdzu Inwłatowi przez całe życie. Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić rodzinę najbliższą księdza Inwłata, wszystkich przyjaciół, bliskich sercu. Pozdrawiam całą wspólnotę seminaryjną, kolegę Marianę, tych wszystkich, którzy przybyli dziś, aby być razem. Wśród tych napisów, które nam towarzyszą i którymi treścią żył ksiądz Inwłata, najbardziej zresztą słyszeliśmy z testamentu, najmocniej przebija ta jedna, ta pierwsza i ostatnia kapłaństwo. On to kapłaństwo umiłował, tym kapłaństwem żył. W tym kapłaństwie się nie dzieje. Jesteśmy tutaj, ażeby zatrzymać tę chwilę, tę sposobność, aby Bogu dziękować za dar życia, posługi, obecności wśród nas, księdza Inwłata. Towarzyszymy mu modlitwą. Towarzyszymy pamięcią serca. Jesteśmy razem. Jeszcze jutro w kaplicy seminaryjnej wspólnie, jako wspólnota naszego seminarium duchownego, jako wspólnota tych, których zapraszamy na mszę świętą o godzinie 15:00, chcemy razem być
to, co jest najpiękniejsze i najtrwalsze, najbogatsze, ofiarą Jezusa Chrystusa sprawować Jego intencje. Towarzyszy nam On, ksiądz Jufubart, jako ten, który jest pierwcą szczególnej łaski Boga, który się swoim kapłaństwem z nami dzieli. Niech wdzięczność serca, niech serdeczność, niech wspomnienie modlitewne trwa. Tak jak w testamencie zapisano, to spotkanie również pragniemy w ten sposób zakończyć. Wspólną modlitwą o radość nieba i o to, żeby jeżeli Pan uzna go jako wiernego świadka bliskości spotkania stamtąd, pomógł nam wzrastać w doświadczeniu wiary, nam, którzy jesteśmy jeszcze w drodze. Dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję serdecznie za tę obecność i wspólną modlitwę zakończę. Radę się dla księdza i władza i żywego Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy na naszym winowajcom. I nie wiedz na nas to przekrzenie, ale dla nas zbaw to złego. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ci między niebiosami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek praw Boga. Na światłość wieku i stanie jak i świeci. Wieczny odpoczynek praw Boga. Na światłość wieku i stanie jak i świeci. Wieczny odpoczynek praw Boga. A światło, że jest w stanie przez nieskończone miłosierdzie.